Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w środę 30 sierpnia. Sięgamy dziś po słowo z 5 Księgi Mojżeszowej z 9 rozdziału i z Listu do Rzymian z 8 rozdziału. Panie, Boże mój, nie gub swego ludu ani swojego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś. Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Wiecie, szczególną uwagę przykuł ten fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z 9 rozdziału, w którym możemy się zastanawiać, w jakich okolicznościach padają te słowa, dlaczego akurat taki zwrot kierowany jest w Bożą stronę. I doszedłem do wniosku, że trzeba sięgnąć do kontekstu. Trzeba zajrzeć do tego, o czym jest piąta Księga Mojżeszowa, kto się w niej wypowiada, w jakich okolicznościach i do czego nawiązuje. A zatem pozwólcie, że króciutko przeczytam fragment bezpośrednio poprzedzający ten werset. Jest to moment, kiedy Mojżesz przypomina Izraelitom prawa, stąd jest mowa o Księdze Powtórzonego Prawa. Mojżesz przypomina Izraelitom ich historię, historię zbawienia. To wszystko, co było związane z ich wędrówką po pustyni, z przeróżnymi doświadczeniami, wyzwaniami. I tak Mojżesz wypowiada się w tym rozdziale. Także w Tabera, w Massa, w Kibrot Hattawa pobudzaliście Pana do gniewu. Gdy Pan odprawiał was z Kadesz Barnea, mówiąc: idźcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, zbuntowaliście się przeciwko słowu Pana, waszego Boga. Nie uwierzyliście Mu i nie słuchaliście Jego głosu. Byliście oporni wobec Pana od dnia, kiedy was poznałem. I leżałem przed Panem 40 dni i 40 nocy, korzyłem się, ponieważ Pan powiedział, że was wytępi. Modliłem się do Pana, błagając: Panie mój Boże, nie gub Twego dziedzictwa i Twego ludu, który wykupiłeś swoją wielkością, wyprowadzając mocną ręką z Egiptu. Wspomnij na sługi swoje, na Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zważaj na upór Twego ludu, na jego nieprawość i grzech. To niezwykłe świadectwo wielkiej wierności Mojżesza względem Boga, ale jednocześnie względem ludu wybranego. Mojżesz wielokrotnie wstawiał się u Boga ze względu na grzechy i złe postępowanie ludu, który został mu powierzony. Czytamy: byliście oporni wobec Pana od dnia, kiedy was poznałem. Inne z określeń, które dotyczą zachowania ludu wybranego, to fakt, że był on nazwany ludem twardego karku. I dlatego Mojżesz wzywa, prosi, apeluje o Bożą łaskę, o Jego wierność, o to, aby oszczędził, aby nie niszczył, nie przekreślał całej historii i całej przyszłości Bożego ludu. I mimo że lud ponosi konsekwencje swego nieposłuszeństwa, drogę, którą mogliby pokonać generalnie rzecz biorąc w bardzo krótkim czasie, na pewno krótszym niż 40 lat, przyjmuje się, że droga z Egiptu do ziemi obiecanej mogłaby wynieść około kilku miesięcy. Natomiast Izraelici ze względu na swoje nieposłuszeństwo przez niemal 40 lat stoją u wrót ziemi obiecanej, a jednak tam nie wchodzą. Jednak ponoszą konsekwencje odstępstwa. Ale co istotne, Mojżesz wzywa, prosi o Bożą łaskę. Prosi: nie gub Twego dziedzictwa i Twego ludu, który wykupiłeś swoją wielkością, wyprowadzając mocną ręką z Egiptu. I faktycznie do tego wygubienia nie doszło. Co prawda, do ziemi obiecanej wchodziło już przede wszystkim nowe, młode pokolenie, ale lud przetrwał. I w momencie, kiedy stoją u wrót ziemi obiecanej, kiedy Mojżesz się z nimi żegna, przekazuje im niejako swój testament, przypomina im, jak niezwykła
jak bardzo potrzebna im była Boża łaska. Jak ważnym jest, aby bojować w modlitwie, aby przychodzić przed Boże oblicze i aby wstawiać się za tymi, którzy mają kamienne serce, a nie to mięsiste, którzy nie radzą sobie z życiem, którzy popełniają błędy, którzy mają inne priorytety niż ci, którzy kierują się Bożym głosem. Czy jest jakaś lekcja, jakieś przesłanie płynące z tego fragmentu dla nas? Po pierwsze, jesteśmy wezwani do tego, aby bojować, podobnie jak Mojżesz, w modlitwach o naszych bliskich, o członków naszych parafii, naszego kościoła, aby wstawiać się za tymi, którzy często nie mają świadomości, że błądzą, że grzeszą, że nie są otwarci na Boży głos. Jednocześnie mamy sobie uświadamiać, jak bardzo potrzebna nam jest Boża łaska, dlatego że my też jesteśmy grzeszni, też popełniamy błędy i niejednokrotnie bywamy oporni wobec Boga. Obieramy inne priorytety, wolimy iść inną drogą. I wtedy bardzo ważnym jest, by inni o nas się modlili. Może niejednokrotnie tego w swoim życiu doświadczyliście. Ja na pewno, wielokrotnie. Kiedy przekonywałem się, że są osoby, które trwają w modlitwie, proszą o to, by Bóg mnie wsparł, by okazał mi swoją łaskę, by dane mi było zmienić mój sposób myślenia. Do tego wszyscy jesteśmy wezwani. To nasze wspólne zadanie, by doświadczać Bożej łaski, by przekonywać się o Jego wielkości, o Jego wspaniałych obietnicach. Bo tak jak towarzyszył ludowi wybranemu, pomimo tak wielu przeciwności i tak wielu narzekań, pomimo tego całego szemrania, tak jak posłał swojego Syna, o tym też czytaliśmy, skoro posłał swojego Syna i Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał nam dać jeszcze więcej? Skoro poświęcił Jezusa, był gotów zrobić dla nas wszystko, to jest w stanie wspierać nas tu i teraz, we wszystkich naszych wyzwaniach, w całej naszej oporności, w całym naszym buncie, który nierzadko nam towarzyszy. A zatem na nowy dzień, na nowe wyzwania, na sytuacje, w których być może będziemy błądzić, albo doświadczymy tego, że inni wokół nas błądzą. Wołajmy, bierzmy przykład z Mojżesza i błagajmy Pana, nie gub Twego dziedzictwa i Twego ludu. Zmiłuj się. Daj kolejną szansę. Doprowadź do nawrócenia, do zmiany sposobu myślenia. Niech to nam dziś przyświeca. Módlmy się o tych, którzy tego nawrócenia potrzebują. I abyśmy doświadczyli tego, że inni o takie nawrócenie dla nas też będą bojować. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.